Księga Nieba. Fragmenty. 21 czerwca 1923 rok. Jak żyć w woli Bożej? Luisa opowiada. Odprawiałam swoją zwyczajową adorację do Jezusa, mojej ukrzyżowanej dobroci. Mówiąc Mu, wnikam w Twoją wolę, a raczej podaj mi rękę i Ty sam umieść mnie w bezmiarze swojej woli, abym nie mogła uczynić niczego, co by nie było efektem Twojej przenajświętszej woli. Gdy to mówiłam, pomyślałam sobie, jak to? Wola Boża jest wszędzie? Już w niej przebywam? A ja mówię, wnikam w Twoją wolę? A gdy o tym myślałam, mój słodki Jezus, poruszając się w moim wnętrzu, powiedział do mnie, córko moja, jednakże jest wielka różnica między tym, kto się modli, czy działa, ponieważ moja wola go otacza i ponieważ zgodnie ze swoją naturą znajduje się ona wszędzie, a tym, kto z własnej woli, posiadając wiedzę o tym, co robi, wkracza w boskie środowisko mojej woli, aby działać i się modlić.